Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Jest bardzo późno, bo 23. Szybciutko, tylko króciutki filmik. Jest już serwer testowy, bardzo późno, czyli o 22.30 można było ściągnąć 8,5 GB serwera testowego patcha 9.5. Króciutko tylko powiem, że dodano 11 nowych brytyjskich czołgów, poprawiono wizualnie pojazdy różne, dodano różne mapy. Jutro postaram się zrobić kilka bitew, kilka meczyków właśnie na tych nowych czołgach. Teraz tylko pokażę, jeżeli chodzi o drzewko rozwoju brytyjskie, właśnie w ten sposób się prezentuje, czyli mamy sporo nowych czołgów, tylko tak przejadę. Ja już nawet nie pamiętam, już jest tak późno, czy to jest nowy M2 później, aha, tego już, ten czołg Light MK4C, Stuart 1.4 wygląda w ten sposób, Grant to jest taki M3 Lee, widzicie, zobaczę tylko na działeczko, takie, a tu mam najlepsze działo, tak. Sherman 3 wygląda w zasadzie podobnie bardzo jak Sherman M4, a pancerz taki, aha, czyli jak M8 bardziej. Sherman Firelli 6 tieru wygląda w ten sposób, tutaj właśnie bardziej podobny jest do M8. Następnie mamy niszczyciele czołgów, czyli Archer w ten sposób się prezentuje. I to jest 5. tier. I jak on tutaj z działem, jak na 5. tier, nawet ciekawie, ciekawa penetracja. 6. tier, o, to taki Wolverine w zasadzie. Tak się prezentuje ten czołg. I zerknijmy na działo. 150 obrażeń, 171 penetracji przy dobrej szybkoszczelności. To jest najlepsze działo, zerknę. Tak jest. Challenger, to już jest tier 7, tak się prezentuje ten czołg. Zerknę szybciutko na działo, oczywiście więcej jutro w filmikach. Bardzo dobra szybkoszczelność, ale widać, że to samo w zasadzie działo, tylko że szybciej strzelające jak w Archerze. Zobaczę, tak, tak. Na pewno nic lepszego nie ma. Pancerz nic specjalnego. I mamy 8. tier. Charioter jakiś taki. Fajnie wygląda ten niszczyciel czołgów. I już widzimy, ma działo z 10. tieru. Na 8. tierze ma działo, które ma 268 penetracji i 390 uszkodzeń. Przy szybkości szczelania 5,83 na minutę, czyli nieźle. To mamy 8. tier, który się tak prezentuje, i 9. tier to jest Conway. No tutaj już o wiele większy ten czołg niż 8. tier, 1500 HP, działo, zobaczmy, 400 obrażeń, 259 penetracji. Jak widać, on tak naprawdę już działo ma na stoku najlepsze, tylko można polepszać inne parametry. Silnik 950 konny, a waga 50 ton. No, może być ciekawy, chociaż 35 na godzinę. No i dziesiątka to jest ten czołg. FV4005 wygląda właśnie w ten sposób. Dziwna ta duża taka wieża. A działo, zerkam. Działo, jak widzicie, jest to działo takie same jak ma FV. Szybko jeszcze porównam, czy przypadkiem. Tak, to jest to samo działo, jak widać, bez żadnej różnicy. No ciekawe, no jutro pogram tymi czołgami i oczywiście wszystkie swoje wrażenia z tej jazdy przekażę. Dzisiaj króciutki filmik, link do ściągania serwera testowego dam poniżej w opisie. To tyle, ja idę spać, trzymajcie się, na razie!